A i też, jeszcze żeby nie było. Tutaj też nie ma ścian, więc jeżeli też na dół spadniecie, to również to oznacza śmierć i restart wyzwania, więc też naprawdę unikajcie spadku tam na dół, bo potem tylko będziecie cierpieli, płakali i dalej no musieli się z tym wyzwaniem starać się ukończyć. Teraz znów prowokacja, okej, Zuf właśnie strzelił do przodem, teraz nie wiem czy to uniknę czy nie. O, uniknę, ledwo co, ledwo co. Teraz gość tam zleci z tyłu. O, czekajcie, czy to jest w ogóle ten motyl znów z one-upem? Którego tutaj widzę? Chyba to jest znów motyl z one-upem. Więc już tam się wybieram, bo on na pewno mi się przyda. Po tych wszystkich życiach, które w tej grze już zdążyłem stracić. Mamy życie numer 29. I jeszcze była tam ta sekcja z naszej lewej strony, tam jeszcze, no widzę, jest dwóch gości. Z czego znów jeden z nich jest bardzo w sumie wystawiony tutaj. Jest bardzo widoczny i się nigdzie nie kryje za niczym, więc łatwo oczywiście też go będzie zdjąć. I tam drugi gość za wazą, czy też go trafi jakimś sposobem tutaj bez lopszota, czy bez jazdy tam naprzód za bardzo? Chyba go nie trafię stąd, więc po prostu podlecimy tam naszym... Czy to poduszkowiec, czy co to jest, nie mam pojęcia. I teraz się z nim zmierzymy, jeden na jednego. A kto to wygra? Wygra, no nie wiem czy on, czy ja. Ej, bo jeszcze on wygra. Dobra, szanie lopszoty, po prostu lopszoty, jakby po prostu, nie wiem, lopszoty są zbędne. Lopszoty nie, ale dobra, mamy to. You're the first dragon to win the competition in over 1000 years. I proudly present you this year's grand prize. A oto wielka nagroda za te zawody. Jajko z kolei z TJ-em. Czyli, nie wiem, Tommy Jackson, czy może Tommy Jones, jak Tommy Lee Jones, czy coś takiego? Nie jestem pewien, ale w każdym razie mamy te zawody z głowy, tu wszystko mamy zaliczone. Jakby to jest najcięższe moim zdaniem wyzwanie w Spyro 3 Year of the Dragon, ale jak mówię, z cierpliwością i rozegraniem tego wszystkiego dobrze. Wszystko jest dla nas jak najbardziej możliwe. Tylko że no, widzimy, że Sparks jest niebieski, więc już o to trochę tutaj zadbam. Masz motyla jednego, masz motyla chyba jeszcze drugiego, czy nie masz? Może będzie potem kolejny? Dobra, póki co lecimy dalej naprzód. W takim wypadku i to już będzie chyba koniec tego poziomu. I tak, jeszcze mamy tutaj wrota no, z wyzwaniem dla Agenta 9 i tam się udamy za chwileczkę, ale póki co jeszcze chcę ten poziom skończyć i chcę rozwiązać naszą no tutaj zagadkę. Now let's find out if your wits are as quick as your teeth. Do you remember the riddle? Owszem, pamiętam, ale on i tak ją przypomni, więc już się na to szykujemy. I am a vessel without hinges, lock or lid. Yet within my walls a golden treasure is hid. What am I? No i znów, no, że jestem pojemnikiem, który nie ma w sobie żadnych... żadnego wieka, zawiasów, drzwiczek, czy zamka, czy kłódki, coś takiego. Ale jednak wewnątrz mnie, w moich ścianach, kryje się złoty skarb. Czym jestem? Czy jestem kością? Czy jestem jajkiem? Czy jestem po prostu skrzynką ze skarbem? A może jestem... Jamrajem? A czy wiem niby, że wiecie, że o, Bandicoot, że o, to jest takie nawiązanie do Crasha Bandicoota i tak dalej, ale... To jest mimo wszystko jedna bardzo randomowa odpowiedź. Mimo wszystko Bandicoot nagle Jamraj, że coś takiego, nie wiem. Na pewno już inne, bardziej odpowiedzi mają sens, ale oczywiście największy sens ma odpowiedź druga, czyli jajko. Jestem jajkiem. Have you heard that one before? I never thought you'd get it. Very well. A bargain is a bargain. You may have the dragon egg that I was guarding from the sorceress. W ogóle, czy ja tutaj wyczułem ten w jego mowie szkocki akcent, czy mi się tylko wydaje? A bargain is a bargain! I've waited 7000 years for someone to solve that riddle. Now, I can finally head off to Seashell Shore to bury some bones. A, but that's 700... Jak to było? I've waited 7000 years for someone to solve that riddle. Jak mówię, po prostu to jest tak bardzo mocny, chyba szkocki akcent, ale jak mówię, podoba mi się szczerze mówiąc. A więc, okej, gość już poleciał sobie tam przez portal, my jednak jeszcze pójdziemy tutaj na górę, po tej drabinie i oto mamy kolejną już zjeżdżalnię, zanim się w ogóle kapnąłem, że zjeżdżam, to już zjeżdżam i...
jestem na tej kobrze, na tym wężu, który tam był wcześniej widoczny i nie spadnie, dziękuję bardzo. Mamy za tą zjeżdżalnię jajko z Malcolmem. Znaczy, Malcolmem? Właściwie wiem, że jest imię Malcolm, że Lym, a nie po prostu M na końcu, tylko jest takie, nie wiem, LM. Prędzej. Wiem, że jest ten świat tam, nie wiem, Malcolma, czy coś takiego, było takie show, a to jest po prostu Malcolm. Nie mam pojęcia, czy to było celowe, czy nie, czy może jest takie imię właśnie jak Malcolm. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, czy po prostu jest Malcolm, a nie Malcolm. No, a to było imię smoka w tym jajku, tu znów sekcja z kamulcami, które no jednak nigdy widzimy, że nie znikają, więc znów tylko trzeba się starać o ich uniknięcie. Znów się kierujemy w stronę końca poziomu, ale jeszcze, no oczywiście pamiętajmy, że jeszcze Agent 9, Agent 9 na nas gdzieś tam czeka, więc weźmy i się z nim przywitajmy. One of those dogs with funny hats put a curse on me just cause I shot him in the butt a couple of times. He said he turned my tail into a snake. Does it look like a snake to you? It does feel kind of funny. Come to think of it, oh boy, a dog's gonna pay. Wow, wkurzył się, bo podobno ktoś go tutaj... Ktoś rzucił na niego klątwę, że ma zamiast ogona ma węża, ale... Jak dla mnie twój ogon wygląda normalnie. Więc chyba trochę twój tutaj... Twoje nerwy, twój temperament, to wszystko chyba jest trochę niepotrzebne, jak na mój gust. No, dobra. Behind this door lie the five deadly trials of King Rover. No one has ever survived all five. In fact, it is so dangerous that I cannot let you through this first door unless you are able to solve my riddle. Aha, jakieś pięć wyzwań tak groźnych, że znów musimy tam tylko wejść, znaczy tylko tam wejdziemy, jeżeli tylko też ten rozwiąże... Jeku. Jeżeli tylko rozwiążemy zagadkę, którą ten gość nam teraz da. Here's the riddle. I follow you wherever you go. But the more of me you take, the more you leave behind. I jak to na polski w sumie to tak, nie wiem, tłumaczyć? Tak, nie wiem, tak właśnie spróbuję, że ten, że... Podążam za tobą gdziekolwiek jesteś, ale im więcej mnie tworzysz, to tym więcej zostawasz z tyłu. Tak to mniej więcej brzmi w polskiej wersji, tak przypuszczam. Że coś, co zawsze jest za nami, gdziekolwiek idziemy, i im więcej tego tworzymy, tym więcej tego z tyłu zostaje. Więc cień? Może B czas? Może odpowiedź C? Wielka jaszczurka, znów trochę randomowa tutaj odpowiedź. Może D, ślady stóp. A może jeszcze E, słoik migdałów. I jeszcze F, Richard Nixon, dobra. Ale oczywiście naszą tutaj poprawną odpowiedzią będzie odpowiedź D, ostatnia, czyli ślady stóp. My, my. You're quite clever for someone with so little fashion sense. You may proceed to the first trial. Więc była zagadka, jak mówię, tutaj te kroki były poprawną odpowiedzią. I na czym to ogólnie będzie polegało? To po prostu będzie, nie wiem, tak jakby, nie wiem, survival, że po prostu, że przetrwaj wszystko, co tylko będzie na was leciało. I szczerze, ja to wyzwanie lubię, bo jest trudne. A czy właśnie tamtego z tym poduszkowcem i tą armatką, właśnie jego nie lubię, bo jest trudne, ale to z kolei lubię, bo jest trudne, bo jest takie wymagające. Więc tak na początku mamy takie oto węże, takie oto kobry, które, gdy są blisko nas, będą w nas pluły swoim jadem. Jak to zresztą widzimy. No, trochę tego jest. I tak, w tym wyzwaniu właśnie ja lubię często używać rykoszetu. Lubię właśnie tego odbijać swoje pociski od ścian. To jest coś, co naprawdę pomaga. Czasami to się, wiecie, ze wszystkim rozprawić. I tu w sumie też właśnie L1, R1, takie, wiecie, chodzenie na boki też wam na pewno pomoże w ten czy inny sposób, więc też oczywiście warto jest tego odpowiednio używać tu czy tam. Więc to była runda pierwsza, teraz runda druga. Mamy takie oto słoje. I z tych słojów teraz węże będą wychodziły, no, w nieskończonych ilościach, więc najpierw się na tych słojach skupimy, potem dopiero zabijemy te kobry. Czy żmije, czy co to jest? Nie wiem, bo też mniej więcej tej całej, wiecie, czapeczki trochę zasłaniają to, co mają tam na głowie. Więc omijamy... O, ciebie! Ach, już nie ominąłem, niestety. Wow, nagle was jest dużo z tym jadem, ale okej, już was uniknąłem. Mamy tutaj już chyba
ostatnie naczynko, ostatni słój zniszczony. A teraz się bierzemy za węże same w sobie, jak mówię, to właśnie znów dla ciebie z rykoszetem. Tak właśnie krążę w kółko i po prostu rusza w ścianę, żeby tylko ten się laser odbił od nich. Teraz, okej, teraz pójdę może jakoś w ten sposób coś tutaj rozegrać i to będzie udany sposób, udana metoda. Runda druga z głowy, teraz runda trzecia. I tutaj już mamy mumię, jak widzicie. Ale znów się najpierw skupię na słoju, znaczy na słoju, na słojach, bo tu jest ich kilka znowu. I znów frrrr! Okej, tam jest słój na górze, czy go trafię? Jeszcze go nie trafię, ale za chwilę się nim zajmę tak czy siak. Tu był jeszcze na dole, on jest też już załatwiony. W sensie zniszczony. Okej, ciebie się pozbyłem. O, tu jeszcze mnie wąż trafił z ufiadem, ale wciąż mam się ogólnie chyba dobrze. 8 na 16, czyli jeszcze mi tego trochę zostało. Teraz się oddalę, bo te węże są trochę niebezpiecznie blisko mnie. Tu jeszcze jeden został i jeszcze jedna mumia. To będzie koniec rundy trzeciej. Lecimy dalej na krainę niebieskiej ziemi, runda czwarta. Teraz mamy też no, nie tylko słoje, ale też trumny, z których też mumie będą... z których też mumie będą oczywiście wychodziły i ty mnie znów trafiłeś, kurczę! Ale okej, po co jak mówię, właśnie teraz się skupiam na tym, na słojach i na trumnach. Potem dopiero się zajmę, no, żywymi tutaj przeszkodami, żywymi istotami, które chcą mnie zabić. Najpierw się zajmę miejscem, z których one tutaj, wiecie, wychodzą. I nagle frrrr! Jedno po drugim frrrr! Frrrr! Nie wiem, to mnie zawsze bawiło, po prostu jak oni giną i takie wydają się odgłosy, ale dobra. Czyli tylko zostały węże, tylko węże tutaj zostały, tylko one są do zabicia, jeden po drugim. I znów wszystko idzie bardzo, bardzo ogólnie sprawnie. Chyba, że mamy wszystkie z głowy, czyżby tak? Czyżby chyba odpowiedź brzmi tak, więc tu jeszcze jest motyl, którego wezmę. Na wszelki wypadek, bo chyba też to Sparax nie był chyba w idealnym stanie. Więc to już będzie runda piąta, ostatnia. I tu mniej więcej mamy także te oto znów kamienne golemy. I tu znów będziemy musieli użyć ich pianek przeciw nim samym, więc za chwilę się tym zajmę. Tylko znów, najpierw znów trumny i słoje, potem dopiero no, żyjątka, mumie, węże i inne jeszcze rzeczy. I znów dużo tutaj widzę, że gości na mnie leci z tym swoim jadem, ale jeszcze żyję, jeszcze tego tam wszystkiego unikam. To jest skok. To już, no, skoki czasami wam ułatwią unikanie mimo wszystko, więc no... Czasami warto jest skoczyć mimo wszystko. W ten czy inny sposób. Też chyba sobie też można tych pianek użyć na właśnie tej grupie wrogów, którzy nas ścigają. Też chyba to też nie jest taki głupi pomysł, ale jednak sądzę, że nie jest to potrzebne, szczególnie mi w tej sytuacji. I bez tych bomb, tych pianek sobie doskonale radzę. No tak, pianek się tak samo jak bomb używa w laboratorium no, naszego małpiszona. Też się tym rzuca za pomocą kwadratu i też to po prostu wybucha i tworzy duże obrażenia. Czy może to teraz wezmę i może się tych pozbędę węży, bo chyba właśnie mogę? Albo po prostu nie trafię, bo jestem tępy i ślepy i w ogóle. Więc już nie będę chyba tego próbował w takim wypadku. O, tu jeszcze jest słój, tu jeszcze jest słój! A, to dlatego jeszcze te węże się rodziły, bo jeszcze był słój i znów nie trafiły swoim jadem. No muszę trochę bardziej chyba jednak tutaj uważać i bardziej się skupić i spiąć i w ogóle. Czy ta pianka zabije kogoś? Owszem, zabije chyba trzy węże! No, trzy węże na jednym ogniu? Nie wiem, czy to brzmi dobrze, ale chyba ma sens, tak przypuszczam, tylko że to może nie był ogień, tylko wiecie, to był wybuch, to była pianka i tak dalej. I czy to ty, no właśnie? Nagle znów dziwne ścięcie, ale niech będzie, wciąż się trzymamy. Tylko zostały te całe golemy kamienne, teraz no, na nich się rzucę. A czy może nie ja się rzucę, tylko wiecie, rzucę w nie piankami i będę miał ich potem z głowy? I mi się tak, nie wiem, nagle znów nos zatyka, nie wiem czemu, ale tak się dzieje, kiedy... Gadam przez zbyt długi czas, ale no dobra. Ja to jeszcze skończę, jeszcze tylko no, mamy te dwa stwory do zabicia.
Tylko jednego, tylko jeszcze jeden. Czy będzie on łatwo zabity, czy jednak nie tak łatwo? Chyba jednak łatwo. Bierzemy piankę, kwadrat, rzut. I to będzie koniec tego wyzwania. Jak mówię, lubię je, bo jest trudne. No, w przeciwieństwie do tamtego, wiecie, z tymi armatkami, bo tamtego nie lubię, bo jest trudne. A w tym jajku jest Roxy. I znów facepalm, no motylanoga, ale to było już nasze jajko, 6/6 w tym poziomie. I ten poziom naturalnie w związku z tym jest ukończony i stąd możemy już iść prosto z powrotem do Nocnej Góry. I na tym ogólnie myślę, że dzisiaj skończymy ten let's play. Więc tak, następnym razem w tym let's play już myślę, że właśnie będziemy ten mniej więcej już chyba na dwa, czyli z naszą panią czarodziejką, bo już chyba tylko został oprócz niej jeden poziom dla Spyro. Konkretnie jeszcze został właśnie ten poziom, który zwał się Dino Mines, czyli kopalnie dinozaurów czy coś takiego. I potem, jak mówię, myślę, że od razu już przejdziemy do pani czarodziejki, do ostatniego bossa w tej grze, więc no na to będzie można czekać się w kolejnych częściach tego let's playa. Ale póki co dziękuję za uwagę, na dziś wszystko, CDDZO, na razie i cześć!